Wczoraj odbyła się sesja 38. Trwała niezwykle krótko, półtorej godziny, raczej sprawnie. Kilka rzeczy chciałem skomentować. Po pierwsze, nie przeszły moje wnioski dotyczące debaty na temat oświaty, gdzie chciałem uzyskać od burmistrza jasną deklarację, że nie będzie likwidował szkół. Niestety radna tego wolna przy pomocy radnych nie chcieli wprowadzić, nie zaprosili przedstawicieli, o które wnioskowałem, czyli środowiska nauczycieli, szkół wiejskich, środowiska czy rodziców. Temat nie mógł być wprowadzony. Pisał o tym pan Godlewski, że nie ma potrzeby debaty i tej debaty nie będzie. I tak się stało. W mailach, ja te maila opublikuję. Tak jak robiłem to dotychczas. Ten temat nie wszedł. Nie jest to bezpodstawne, ponieważ nie tylko mentalni patroni obecnej większości rządzącej czy obecnych władz Kazimierza lata temu chcieli likwidację szkół. Chcieli likwidacji szkół poprzez przemianowanie ich w stowarzyszenia. Potem była nadzieja, że ta szkoła, że szkoły wiejskie, że dzieci ze szkół wiejskich ochoczo przyjdą do mega szkoły. Niestety tak się nie stało. Teraz mamy inne problemy związane z uchodźcami. To też trzeba rozwiązywać te problemy. Niestety Rada Miejska nie działa. Po prostu jest to grupa osób, którzy tylko i wyłącznie wykonują polecenia, instrumentalnie polecenia burmistrza, władzy wykonawczej, co jest po prostu sprzeczne z w ogóle z ideą samorządu. Kolejnymi wnioskami, które liczyłem, że się zajmiemy, przynajmniej, że się zajmiemy, była sprawa regulacji handlu na skwerze przy poczcie, ponieważ proponowałem, żeby tam były wyznaczone miejsca pod handel, stragany, które moglibyśmy wydzierżawiać w drodze przetargu. Niestety to też się nie podoba burmistrzowi, może nie tyle burmistrzowi, co na tym by straciło zaplecze polityczne pana burmistrza, ponieważ oni też prowadzą tego typu działalność. I ostatnia kwestia, która jest istotna, którą chciałem wprowadzić, była regulacja postoju meleksów. Jak wiecie, z tym zawsze był problem. Dostawali ci, co byli, że tak powiem, pochodzili ze środowiska burmistrza albo przyjaźni mu. No i oczywiście glanowani byli ci, którzy nie są z miasta. W myśl takiego motto, przesłania, flagowego hasła, kto jest ważniejszy, swoi czy obcy. To mówił burmistrz Pomianowski na 26 kwietnia 2019 roku na sesji. Przypominam i będę to przypominał w nieskończoność, ponieważ takiego poziomu nigdy nie było w historii kazimierskiej władzy. Były różne zakulisowe działania, ale nigdy tak otwarcie nie było powiedziane, co będzie, czyli nic nie będzie. Chciałem zwrócić uwagę, że moje propozycje związane na przykład z wąwozem korzeniowym, to była moja inicjatywa, okupiona hejtem i tak dalej ze strony środowiska burmistrza Artura Pomianowskiego, daje przychód w wysokości 300 tysięcy w skali roku. Można by jeszcze wygenerować, żeby zadbać co najmniej 100 tysięcy, to by było 400, ale widocznie burmistrz widzi taką strategię, że to ma być tak, jak jest. Wprowadzenie rozwiązań tych, o których mówiłem, czyli regulacja handlu na skwerze, czyli możliwość wyznaczenia tych miejsc oraz regulacja postoju dla meleksów, łącznie przyniosłaby przychody w wysokości 6 tysięcy złotych, co w sumie dawałoby przychody około 1 miliona złotych z wniosku Janusza Kowalskiego.
Żaden inny radny nie wprowadził takich rozwiązań, poza Leszkiem Dołęgo, który chciał realizacji opłat, który przyczyniłoby się do zwiększenia rozwoju działalności gospodarczej. Nikt nie wprowadził. Wszyscy wyciągają je, aby dojął. Tu mi potrzeba lampę, tu mi potrzeba drugą lampę, tu trzeba ocieplić budynek, no bo wiadomo, a jak jest ocieplony, to jeszcze jedną warstwę, żeby jeszcze były te pieniądze, żeby pokazywać ludziom, a ja jestem radnym. Faktycznie sprzedałem się, ale macie coś za to. Taka jest polityka. Mówię to trochę w sposób przerysowany, ale tak to mniej więcej wygląda. Ale dalej, przejdźmy do kolejnej rzeczy. Był również projekt apelu do władz wolnego świata. Nie wiem, co to są władze wolnego świata, ale sprawa oczywiście dotyczy wojny w Ukrainie, najazdu państwa rosyjskiego na Ukrainę. Nie Putina, ale państwa rosyjskiego, żeby to była jasność. Podobnie jak w 1939 nie napadł Hitler na Polskę, tylko Niemcy. I to należy mówić w sposób wyrazisty. I oczywiście nie chcę się odnosić do miałkiego pisma Ewy Wolnej, nauczycielki polskiego z wykształcenia. Państwo sami ocencie. Nie chcę też komentować, w jaki sposób to zostało odczytane. Państwo zapoznajcie się, to jest do odsłuchania na filmie. Ale coś ważniejszego. Piszemy jakiś apel do tych władz wolnego świata. Te władze wolnego świata mają jakieś konkrety, określenia. No. Władza wolnego świata w Polsce to jest rząd polski. I pytam pana przewodniczącego Opoka, czy to zostanie wysłane. Ponieważ może nie tyle miałkość, co agresja, wręcz guza na komisji, no, spowodowała, że nic z tego nie rozumiałem. Czy to będzie wysłane, czy nie. To pytanie odpowiada na pytanie. No. To jest jeszcze, przepraszam, że zagarnę dygresję, ale to jest coś takiego. W psychologii jest coś takie pojęcie jak agresja pasywna, czyli przerzucanie odpowiedzialności czy winy na drugą stronę. To się dzieje u nas. Głównym prekursorem, może nie tyle prekursorem, co osobą, która to w sposób agresywny i bezczelny wprowadza, jest Godlewski, wiceburmistrz Kazimierza. Nie bez przypadku, nie było przypadkiem, jak jeden z komentujących mieszkańców określił pana burmistrza jako ignorant i wiceburmistrz, który kompromituje miasto jak nikt dotychczas. W historii nie było takiego przypadku. Rzeczywiście tak jest. Zostawmy też to. Generalnie totalnie nieprzygotowane pismo. Słuchają to i Ukraińcy, i ludzie. No, ten poziom po prostu urąga powadze Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym. Nie dość, że nie wiedzieli, gdzie to ma, komu to piszą. Do władz wolnego świata. Apelujemy do władz wolnego świata. Do kogo? Każde w Rosji też mówi, że to jest władza wolnego świata. Że to nie było chyba przypadku, jak Godlewski, który ma jakiś niebywały niechęć do nas, pisze, żeby to wysłać do, mówi o tym, żeby to wysłać do Chin. Ale wczoraj zaskoczył bardziej. Ja mówię, czy to zostanie wysłane do Rady Ministrów, do prezesa Rady Ministrów na Aleje Ujazdowskie. A pan Godlewski wtrąca tak. Najlepiej do papieża. Proszę państwa, nie będę tego komentował. Mam nadzieję, przypilnuję tego, żeby to było w protokole. Nie wiem, jak ja mam przekonywać państwa, że tego człowieka, łącznie z Pomianowskim, trzeba wywieźć na taczce. Bo tradycyjnie w Polsce to było, że takich klientów brało się na furę z gnojem i wywoziło do tam, wyrzucało się za opłotkami
na wsiach, na miasteczkach, na rogach. Oni na to zasłużyli. Nawet w obliczu tej olbrzymiej tragedii nie są w stanie powstrzymać się od hejtu, od glanowania. Oczywiście wykorzystują pewne sytuacje. No jestem pozywany notorycznie przez to wąskie środowisko. Mają jednego adwokata, pana Tomasza Nowaka, który reprezentuje pana Pomianowskiego, pana Dunię, panią Gałek, pana Samcika i pana Jaszczyńskiego. Co to jest za środowisko? Kogo reprezentują? Nie będę komentował. Tak, będziemy o tym mówić, jak przyjdzie na to czas, na razie nie. Zapowiedział wczoraj burmistrz, że będzie mnie pozywał. Czekam. I tym się zajmujemy, czyli tematami zastępczymi. A ważne jest, abyśmy rozmawiali na temat, jak pomóc, jak rozwiązywać problemy związane chociażby z uchodźcami. To nie jest wcale oczywiste. Niedługo zaczną się problemy. Zaczną się problemy na poziomie relacji między nami a Ukraińcami, ponieważ z jednej strony ci ludzie czują się, no, musieli uciekać. My powinniśmy w największym stopniu zabezpieczyć im pracę, żeby nie czuli się w dyskomforcie, że są na utrzymaniu nas. Tak. Jedyną osobą, która zabezpieczyła pracę dla tych ludzi jest pan Ryszard Rybczyński. Za chwilę o tym będzie komentarz. Szerszy odniosę się w innym kontekście. No tutaj nie ma. Prosiliśmy o spotkanie, żeby była spotkanie, żebyśmy sobie wyjaśnili. Nie ma żadnych kontaktów. Jest jakaś iluzoryczna myśl, którą powtarza burmistrz jak mantrę, że sprawami uchodźców zajmuje się dzwonnica kultury. I jak dzwonnica kultury się zajmowała, ja pokazywałem tam w jednym z postów na Facebooku w kontekście wypowiedzi jednej urzędniczki, pani Weroniki Ziarnickiej, w stosunku do radnego Rybczyńskiego. To macie państwo, tym się zajmuje dzwonnica kultury. Ale o tym też trzeba. Są różne tematy, nawet chociażby związane z domem dziennikarza. O tym nikt nie wie. Musisz dopytywać. A on mówi, nie, no ja ci nie odpowiem, proszę napisać pismo. Piszesz pismo, a on mówi, proszę sprecyzować, o co panu chodzi. Tak dokładnie to działa. I temat milknie, rozpływa się. Ale do czego zmierzam? Zmierzam właśnie do tego, że było też w sprawozdaniu, burmistrz mówił, że był tutaj, była uroczystość poświęcenia żołnierzom wyklętym. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ to święto nadal jest niechciane przez część środowiska liberalno-postkomunistycznego, czy wprost odwołujących się do komunistów. Nie jest moim zdaniem, tak to wygląda. Nie jest przypadkiem, że na tych uroczystościach nie ma radnej Ewy Wolnej. Nigdy nie stał z tego co ja widziałem, nigdy nie stał przy sztandarze prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, pan Remigiusz Jerzewski. Jego nigdy nie widziałem. Przychodzą 80-90-letni dziadkowie, weterani, a pana młodego historyka Remigiusza Jerzewskiego nie widziałem. Był na uroczystościach, przyniósł lampkę. Nie było tam Ewy Wolnej, przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury. Przypadek? Nie sądzę. Ale co więcej. Wczoraj pytam, dlaczego nie było relacji z tych uroczystości. A burmistrz mówi, że nie było na to czasu, bo się zajmowali uchodźcami. I jak się zajmowali uchodźcami? Właśnie pokazała to pani urzędniczka. I tak działa też pan burmistrz. Był na spotkaniu, tu się spotkał, tam się spotkał. Jakie konkrety? Co zostało konkretnie zrobione? Nadal, słuchajcie, problem pralki, o której mówił pan radny Rybczyński, wczoraj to wypłynęło, no urąga do
zawiłości czy problemów zaorania księżyca. Jednym z punktów, które wczoraj był głosowany, to jest sprawa bezpieczeństwa i przeznaczenia, dokończenia inwestycji, budowa drogi, budowa chodnika w Podchatce. Muszę o tym powiedzieć w kontekście pewnej bezczelności, jakim wykazał się na komisji pan Opoka Mirosław, który nie poparł tego wniosku, czyli jako policjant, technik kryminalistyki, co najmniej obojętne mu jest, czy tam będą ginęli ludzie, czy nie. Cieszę się, Mirek, że zmieniłeś zdanie wczoraj i zagłosowałeś za. Ale wczoraj powstrzymał się od głosu przewodniczący komisji rewizyjnej, pan Jakub Pruchniak. Nie poparł tego wniosku, żeby dokończyć chodnik w Parchatce, żeby na ulicach nie ginęli ludzie. Mimo, że radny Rybczyński jeździł i zabiegał o chodnik w Wierzchoniowie. Pomagał demonstrantom. Wiecie, na czym polega kołtujstwo tych radnych naszych? Nikt tego nie skomentował. Ponieważ są siebie warci. Z jednej strony Pomianowski zmusił się do dania tych pieniędzy na zasadzie takiej, bo nie wiadomo, bo może odejdę do Parchatki. A co mają zrobić? Dlaczego uchodźcy uciekają z własnego kraju, bo nie mają wyjścia. Tak samo mieszkańcy Parchatki uciekają, chcą do Puław. Notabene jest to historycznie związane, a Parchatka z Puławami wyłącznie, nie z Kazimierzem. Magistrat czerpie zyski z postaci podatków od mieszkańców, nie dając im praktycznie nic. Teraz dopiero od zapisuli zaczęło się coś dziać. Wcześniej nic. Nic. To jest przykład, co warci są radni. Komentarz zostawiam dla Państwa.